Cześć! Ile mocy powinna mieć kolumna, a ile mocy powinien mieć wzmacniacz? Czy powinniśmy dobierać urządzenie pod kątem zgodności mocowej? Czy moc oznacza jakość? Z tymi pytaniami spotka się każda osoba planująca zakup swoich pierwszych kolumn. Niektórzy twierdzą, że im wyższa moc, tym lepiej. Jednak taki pogląd jest mylący, bo moc w żaden sposób nie idzie w parze z jakością. Co więcej, czasami bywa wręcz odwrotnie. Zacznijmy od mocy kolumn. Jest to sumaryczna moc wszystkich znajdujących się w niej przetworników. Zespół głośnikowy nie posiada jednak mocy, a jedynie zdolność do jej przyjęcia i zamiany na energię akustyczną, czyli falę dźwiękową. Istotną kwestią jest więc sposób, w jaki energia elektryczna jest zamieniana na energię akustyczną. Im skuteczniej się to odbywa, tym większe natężenie dźwięku, czyli subiektywnie odbierana przez nas głośność. Podsumowując, moc maksymalna kolumn, na przykład 150 W, oznacza, że jej przetworniki są w stanie przyjąć nie więcej niż 150 W ze wzmacniacza. Parametr ten jest podawany przez producentów w celach marketingowych i zazwyczaj nie ma żadnego praktycznego zastosowania, gdyż w 99% przypadków nie zdarza się, aby ktoś wykorzystał nawet połowę maksymalnej mocy wzmacniacza, o czym więcej za chwilę. Ale przyjemniej spowiedzieć sąsiadowi, że nasze kolumny mają 200 W, a jego tylko 150, prawda? Jeśli chcemy się dowiedzieć, które kolumny grają głośniej, to powinniśmy porównywać ich skuteczność, a nie moc maksymalną. Skuteczność mierzona jest w decybelach, które są miarą natężenia dźwięku. Nominalnie skuteczność kolumny mierzy się w odległości 1 metra od niej po podaniu 1 wata mocy. Tak, jednego. Nie 100, nie 50, ale jednego. W wielu przypadkach to wystarczy, aby kolumna w dystansie 1 metra zagrała głośniej niż dopuszczalne dla zdrowia norma 85 dB. Kiedy więc możemy mówić o wysokim poziomie głośności? Ciśnienie akustyczne, mierzone w decybelach, pokazuje poziom fizycznej energii, na którą będzie narażone nasze ciało, w tym najbardziej wrażliwy na przeciążenie narząd słuchu. Wysoki poziom ciśnienia akustycznego może spowodować ból lub utratę słuchu, zazwyczaj nieodwracalny. Nie jest to więc pole do potencjalnych eksperymentów. Naszym celem powinno być uzyskanie systemu, który zapewni nam wysoki poziom dynamiki dźwięku podczas oglądania muzyki lub słuchania filmów, a przy tym będzie bezpieczny dla naszego zdrowia. Optymalną wartością ciśnienia akustycznego jest zakres od 85 do 92 dB w odległości 2-3 metrów od słuchacza. Kolumna o skuteczności 93 dB i więcej zostawmy do dużych pomieszczeń, gdzie usiądziemy w dalszej odległości od kolumn lub do wzmacniaczy o małej mocy, np. lampowych. Teraz omówimy zależność między skutecznością kolumn a mocą wyjściową wzmacniacza. Na przykładzie kolumn Melodica Bell 40MK3 możemy zauważyć, że przy mocy na poziomie 1 W skuteczność wynosi około 92 dB. Zwiększenie mocy wyjściowej wzmacniacza o 2 W pozwala na uzyskanie 95 dB. Każde kolejne podwojenie mocy dodaje kolejne 3 dB. Pamiętajcie jednak, że wszystkie pomiary robione są z odległości 1 metra od słuchacza. Oddalając się od źródła dźwięku o dodatkowy metr, odejmujemy 6 dB od skuteczności kolumn. Nie zmienia to faktu, że raczej nieprawdopodobne jest, abyśmy użyli więcej niż 50 W mocy naszego wzmacniacza. Teraz staje się już jasne, że maksymalna moc większości wzmacniaczy jest zatem wyższa niż moc, której faktycznie potrzebujemy do napędzania naszych kolumn. Producenci często oferują wzmacniacze o mocy sięgającej 250 W, a nawet 500 W. Po co to robią? W celu pozycjonowania swoich produktów. W powszechnym odczuciu klientów większa moc to lepsza jakość dźwięku, dlatego praktycznie nigdy nie natraficie na sytuację, gdy tańszy wzmacniacz jakiejś marki ma większą moc niż droższy. Magia liczb działa na wyobraźni konsumentów, ale drugą stroną medalu jest fakt, że klienci, mając do wyboru dwa podobnie brzmiące wzmacniacze, dla pewności wybiorą ten, który ma więcej mocy, nawet jeśli starannie wyjaśni się im, że jej nie potrzebują. Czy za wyższą mocą idzie też jakość? Zazwyczaj tak, ale w sposób inny niż sobie to wyobrażamy. Droższe wzmacniacze korzystają z lepszej jakości podzespołów, które podlegają dodatkowo starannej selekcji parowaniu tak, aby parametry elektryczne obu kanałów były identyczne, co w tanich urządzeniach się nie zdarza. Najdroższą częścią każdej konstrukcji jest czas poświęcony na przygotowanie projektu lub zmodyfikowanie go. Staranna konstrukcja wymaga pomiarów, odsłuchów, przygotowania prototypów. Niektórzy producenci inwestują bardzo duże środki w stworzenie własnych sekcji zasilających, inni rozwijają autorskie koncepcje przedwzmacniaczy i regulacji głośności.
Są też tacy, którzy łączą ze sobą tradycyjne i nowoczesne rozwiązania w hybrydy, np. klasy A i D lub tranzystory i lampy. Wszystko to zajmuje czas inżynierów, którzy opracowują dokumentacje i projekty, a następnie przeczesują magazyny dostawców podzespołów w poszukiwaniu optymalnych dla ich projektów elementów. Kupno podzespołów o jednakowej jakości to także nie lada wyzwanie, gdyż każdy element elektryczny i elektroniczny jest produkowany z surowców różnego pochodzenia i w założeniu tworzony z pewną dozą tolerancji. Dlatego normą wśród renomowanych producentów jest ręczne mierzenie każdego elementu wzmacniacza w fabryce, zanim zostanie zainstalowany we wzmacniaczu. Następnie wykonywany jest pomiar całej konstrukcji, aby upewnić się, że mieści się w tolerancji założonej przez konstruktora. Tak, aby wzmacniacz, który słyszeliśmy podczas odsłuchu w salonie, brzmiał dokładnie tak samo jak egzemplarz, który potem zamówimy do swojego domu. Podsumowując, jeżeli wolisz głośne odsłuchy, wybierz kolumny, których skuteczność znajduje się w przedziale od 88 do 91 dB. Zazwyczaj są to kolumny o dużej konstrukcji, wyposażone w większą ilość przetworników oraz posiadające bas refleks. Wiele osób uważa, że duża kolumna wymaga dużego wzmacniacza. Nic bardziej mylnego. Do osiągnięcia bardzo wysokiego poziomu natężenia dźwięku potrzebujemy niewiele, bo jedynie 16 W. Warto jednak pamiętać, że każda kolumna ma zmienną impedancję, która może spadać nawet do 2-3 ohmów w zakresie niskich tonów. Wtedy zapotrzebowanie kolumny na moc gwałtownie rośnie i może być 2-3-krotnie większe. Ale nadal rzadko kiedy przekroczy 50 W. Jeżeli rozważacie zakup kolumn podstawkowych, musicie wziąć pod uwagę to, że monitory wyposażone w 2 lub 1 głośnik realnie nie przekraczają skuteczności 86 dB. Uzyskanie na nich wyższych poziomów głośności będzie wymagało mocniejszego wzmacniacza, który będzie w stanie dostarczyć im wymaganą ilość energii elektrycznej. Tutaj faktycznie mocne wzmacniacze mają czasami prawo bytu, ale warto pamiętać, że maksymalna moc kolumny podstawkowej często ogranicza taką możliwość. Zastanawiacie się, jaki sprzęt sprawdzi się w Waszym wypadku? Zapraszamy na naszą stronę skleper.ms.pl, gdzie odnajdziecie pełną ofertę kolumn oraz wzmacniaczy, a także specjalistyczne porady oraz pomoc w wyborze sprzętu. A dla osób planujących u nas zakupy mamy coś specjalnego. Kod rabatowy jeszcze taniej, upoważniający do zniżki przy zakupach powyżej 200 zł. Do usłyszenia!